And now, baby, know that I gave it my all. I believe in us. I won't give up on you. I will be holding on for life. Hope you believe in us. Please don't give up on me. At least give me a try. 'Cause you're the best thing, the best thing. You're the best thing that I've ever had. You're the best thing, the best thing. You're the best thing. Siemanko, siemanko. Jak widzicie, mamy dzisiaj przepiękną pogodę, a my rozpoczynamy nasz sezon rowerowy tegoroczny. W tamtym roku trochę zamuliliśmy, niestety nie udało nam się przejechać tylu kilometrów, ile w poprzednich latach, bo zawsze byliśmy raczej aktywni rowerowo, no ale nieważne, ten rok musi być lepszy. My jesteśmy po 5 kilometrach już i ruszamy w nieznaną nam trasę, nie mamy określonej trasy, tak, bo to będzie totalny spontan. Jesteśmy teraz nad pięknym tutaj jeziorkiem i zaraz o tym powie Wam Łukasz. Jesteśmy nad jeziorkiem Czarnym, taka jest jego potoczna nazwa, bo tak naprawdę nie wiemy. Kiedyś sprawdzaliśmy w mapach Google'a i mapy Google'a pokazały nam nazwę, która nas zadziwiła. Tą nazwę znamy od kogo? Od Grześka. Pozdrawiamy Grześka. Tak, ale dużo osób mówi w ogóle na to jeziorko, że to jest Czarne, tak. Tak, ale mapy Google'a, tak jak mówię, pokazywały, a dzisiaj sprawdzałem i nie wiem, one czasami tak się motają. Pokazują, te mapy, czasami nie. Że nie pokazują tej nazwy. Jak widzicie, jest tu taki mały pomosteczek, wpadliśmy sobie, wypijemy herbatki i tak jak Monia mówiła, dzisiaj nie mamy sprecyzowanego planu, jak ta trasa ma wyglądać. Po prostu chcemy przejechać tutaj po okolicy i pokazać Wam lasy, łąki, pola, naturę ogólnie. Naszą piękną Warmię. Tak, korzystamy dzisiaj pierwszy raz z aplikacji Traseo, bo podobno można w niej nagrywać w GPX i tymi podzielić się później śladami GPX. Trochę się zamotałem, więc zobaczymy, jeżeli to da się zrobić, to w opisie filmu zrzucimy tak, tą trasę. Dokładnie. Także do zobaczenia. Gave him my all. I believe in us. I won't give up on you. I will be holding on for life. Hope you believe in us. Please don't give up on me. At least give me a try. 'Cause you're the best thing, the best thing. You're the best thing that I've ever had. You're the best thing, the best thing. No, witajcie, witam Was, ojciec Łukasz z Ramsowa, zobaczcie. To jest taka wioseczka, dojechaliśmy właśnie tutaj. Mamy około 11 km najechane na razie, no nie? Trasa tutaj wiodła przez las głównie, ale kawałek też przez łąki i pola. Tak, fajna traska, a zobaczcie tutaj, zaraz obok kościoła, jeżeli ktoś będzie głodny lub chce sobie odpocząć, to jest taki fajny grzybek. Tak, ze stołem, ławkami można usiąść, się posić. Monia już jest głodna, ja nie. Ja jestem głodna, bo ja wcześniej wstałam i wcześniej zjadłam, a Łukasz jak zwykle przymulałem sobie, pospałem do 9, nawet dłużej troszeczkę. No i zjadłem śniadanie później. Późno, no ale... ale zawsze tak jest, nie? Zawsze jak jedziemy, to ja zjem wcześniej, jestem głodna, a ty potem jesz późno i... Ale stąd jedziemy do Wipsowa i tam jest fajna stacja kolejowa, mam nadzieję, że będzie słoneczko. O, tam sobie zjemy właśnie. No i tam usiądziemy i zjemy, taki plan się narodził. Tak, teraz się narodził i wrócimy fajną trasą przez las, przez prawdopodobnie. Las. Tak, przez fajny las. Tak, no. Przez fajny las. Przez magiczny las. It's like we're done before we even started. So if this is the end now, baby, know that I gave it my all. I believe in us. I won't give up on you. I will be holding on for life. Hope you believe in us. Please don't give up on me. Dobra, słuchajcie, czas na posiłeczek. Dojechaliśmy do Wipsowa i mamy obecnie nakręcone 17 km. I tutaj
O, kurczę. Tutaj sobie zjemy. Mamy niestabilne podłoże. Mamy tu sprzęcik, jak zwykle naszego frojaka. Tak, nasz niezawodny frojak. Miseczki i wiecie co wzięliśmy? Porobiliśmy leczo w słoiki i to jest nasze szybkie danie w ogóle, nie? I czy na wyjazd, czy na obiad czasami, nie? Tak Luki? Jest, tu się przeniosę na bardziej stabilny grunt. A jeżeli chodzi o Wipsowo, to wam powiem, że to jest nasza jedna z ulubionych miejscówek. Często tutaj na rowerze przyjeżdżamy i się zatrzymujemy, czy na jakąś oranżadę, czy w ogóle na jakiś Zobaczcie postój. Zobaczcie nasze jedzonko. Jak to wygląda makaron z tym. Słuchajcie, no właśnie, Monia mówiła o tym leczo, nie? Leczo, które zrobiliśmy, taki sos po prostu, papryka, cebula, pomidory. Cukinię jeszcze czasami dodajemy. Ale tutaj jest bez i ten. O. No i co, i dodajecie później sobie kiełbaskę i macie gotowe jedzonko. Teraz dodaliśmy kiełbasę i pieczary. Tak jest. I makaron. A jesteśmy w ogóle przy samym... Na stacji, przy tym dworcu chciałam powiedzieć. Można powiedzieć. Ja pokażę wam, jak to wygląda. Tutaj musicie przejechać przez tory, właśnie, bo stamtąd przyjechaliśmy. Przejeżdżacie sobie przez tory i tutaj zaraz jest ta stacja, a my sobie jesteśmy o tutaj. W Wipsowie też takie są sklepy spożywcze, gdyby czegoś wam zabrakło, jest jakiś kościółek. O kurde, chyba za dużo, co? Nie, mieści się, dobrze jest. Dobra, my będziemy teraz jeść. I zaraz ja poczułem ten zapach, tak zgłodniałem. Pogadamy. Ja jestem mega głodna. No i zobaczcie, widzicie, jak Łukasz osłonę zrobił. Profesjonalna z plecaków, ale dobrze. Wiatrochron, tak zwany, konstrukcji Łukasza. Herbatka ciepła jest. Herbatka, kawka jest. Leczo się grzeje, tak. Kawkę Monia pije. Ale jaka pyszna. Teraz odkąd kupiliśmy ekspres, to już na Orlenie, nie no, ostatnio kupowałam, bo nie zdążyłam zrobić coś do termosika, ale tak to zawsze kupowałam na Orlenie, bo mi najbardziej smakowała, a teraz już sobie robię u nas. A ja powiem wam, że jakoś po koronawirusie mam awersję do kawy rozpuszczalnej, no. Nie smakuje mi w ogóle. A kiedyś piłeś dosyć dużo przecież, tak, nie? Tak, ale kupuję, słuchajcie, mieloną lawatkę. Jest trochę tam droższe niż te standardowe, takie przeciętne kawy, ale jest naprawdę dobra i robię ją sobie w termosiku. A ty lubisz taką mocną, nie? Dosyć. No zalewam ją w termosie, zamykam, żeby się trochę zaparzyła, dolewam mleczka, jest sztosik, naprawdę lubię. Chciałam wam powiedzieć jeszcze coś o naszej trasie, że dzisiaj mieliśmy takie różne podłoża, bo mieliśmy asfalt i jechaliśmy przez las i drogą polną, ale ja lubię takie zróżnicowanie właśnie, wtedy tak, nie jest tak monotonnie, nie? Z Ramsowa tutaj do Wipsowa droga jest po asfalcie i jest przez las w większości. Tak, nie jest mega dziurawa, od lat, nie? Tak, ale no spoko, no. Nie, no nie spoko się tak jedzie, tylko się śmieję, bo od lat wiem, że mieszkańcy tutaj walczą o tą drogę, a niestety chyba ciężko idzie zrobienie jej, nie? Mhm. Co tak się przyglądasz? Nie wiem, czy nie zgasło. Nie. Ach, kurczę, no tutaj... Kombina, nie sprzyja wiatr. Wiatr kręci coś. Ale słuchajcie, no tak się cieszę, że się ruszyliśmy na ten rower. Tak mi już tego brakowało, naprawdę. Mega się cieszę. I cieszy mnie też opcja za tydzień. Tylko się modlić teraz o pogodę. No. Oby nie padało. Jak oby nie będzie padało, to mamy plan już i ruszamy z rowerami w pewne miejsce. Nie powiemy jeszcze gdzie. Jakby było w ogóle tak jak dzisiaj, to by było idealnie, nie? Mhm. A stąd? Z Wipsowa do Barczewa będziemy jechali przez magiczny las, tak jak mówiłem. Jest kochamy fajny, tą miejscówkę. Bardzo fajny lasik. Lasik. Lasik ty. Może spotkamy jakieś zwierzaki. No. Mieliśmy kiedyś taką sytuację, że jechaliśmy na rowerach i ja patrzę w prawo, a stoi koziołek i dwie sarny obok nas. Mhm. Zobaczyły nas i dzida. Jedna przed nami drogę przebiegła, a te poszły bokiem, nie? I właśnie żałowaliśmy, że nie mieliśmy GoProsa, a teraz już mamy DJ Osmo Action i właśnie z niej nagrywamy tak, dzisiaj. Tak, i tam będziecie widzieli właśnie trochę przebitek już z niej. Postanowiliśmy, że jak na rowery będziemy szli, to właśnie będziemy z niej korzystać. Tak, może macie jakieś rady rowerowe, to z chęcią posłuchamy. Piszcie do nas co i jak można sobie ułatwić jeżdżenie, z jakich aplikacji korzystacie. No, a może coś pod tyłek, bo mnie właśnie już tyłek boli. Znaczy ja później jak się rozjeżdżę, to już ten, to już mnie nie boli tyłek od jazdy, ale za pierwszym razem to zawsze. Ale wiem, że są takie żelowe nakładki na siodełka chyba, nie? Macie, no korzystacie, się... powiedzcie, jak to ten, jak wypróbowaliście. Mm. Dobra, już się podgrzało, czy jeszcze nie? So if this is the end now, babe.
know that I gave it my all. I believe in us, I won't give up on you. I will be holding on for life. Hope you believe in us, please don't give up on me. At least give me a try. 'Cause you're the best thing, the best thing. You're the Zobaczcie, jaki klimat ma ten strumyczek. Jaki kolor woda w ogóle. Dno jest bielutkie. Tam widać po prawej stronie leży piaseczek brzegu i jest normalnie bielutki, bielszy niż nad morzem. A woda ma taki rdzawy kolor. Ale jest tu klimat fajny. Fajna opcja, żeby jakieś obozowisko rozbić. Jak ktoś bushcraft jakiś uprawia, to gdzieś sobie tutaj blisko strumyczka ciach się rozłożyć. Fajna miejscówka. You know that I'm the queen of overthinking. It's like we're done before we even started. So if this is the end now, baby, know that I gave it my all. I'll